Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Witam po w zasadzie no dość długiej przerwie, bo każdy z nas, mam nadzieję, posilił się. I wracamy teraz do naszej konferencji. Przypomnę główny temat: polityka w popkulturze. Na ten panel nazywa się When Pop Culture Use Politics, ponieważ nasza konferencja jest międzynarodowa, też przypominam. I jako pierwszy wystąpi pan Marek Gromczewski z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i jego temat brzmi Źródła polityczności w popkulturze. Następny głos zabierze pani Agata Kępa i jej prezentacja. Czekajcie, przepraszam bardzo, miałem przegłos po prostu i słyszałem siebie. No, w każdym razie, wracając, wystąpi pani Agata i zaprezentuje nam temat z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oczywiście, zaprezentuje nam temat pod tytułem Truman w świecie Demi Ruga. Będzie to interpretacja Truman Show. Następna zabierze głos pani Anna Gromczewska, również z UJOT-u. Ona zaprezentuje nam polityczny patos podkultury. I następnie zabierze głos pani Jagoda Kościelniak z Uniwersytetu Gdańskiego. Jej prezentacja brzmi Współczesna Rosja i jej polityka w grach cyfrowych typu indie. I na końcu jeszcze nie ma co prawda z nami pani Dominiki Kuny z Uniwersytetu Warszawskiego, jednakże być może do nas dołączy. Jej prezentacja brzmi Kto na co zasługuje? Anna Shirley o współczesnej sprawiedliwości. Także ja dziękuję za ten wstęp i oddaję głos panu Markowi. Proszę bardzo, ma pan 15 minut. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Marek Dębczewski i już przechodzę do prezentacji. Chwilkę, tylko udostępnię ekran. Widać wszystko? Tak, Widać, wszystko Marek. działa. Dziękuję bardzo. No więc tak, zaczniemy od cytatu. Było to przeczucie, że myśl ludzka, zmieniając formę wyrażania się, nie będzie tym samym materiałem i tym samym porządkiem pisała. Że książka kamienna, trwała i twarda, ustąpi książce choć papierowej, ale trwalszej jeszcze. Pod tym względem myśl Klaudiusza Obszerne ma znaczenie, że sztuka zastąpi sztukę. Chciał on przez to powiedzieć, druk zastąpi architekturę. Moment, który Victor Hugo opisuje w swojej powieści, to moment przełomu w kulturze, rozumiany jako broń polityczna, wynalezienie druku przez Jana Gutenberga. Kultura traktowana jako narzędzie polityki była traktowana w ten sposób od zarania. Obok religijnej była to jedna z jej głównych funkcji. I od samego początku centralną rolę pełniły w niej sztuki plastyczne, a zwłaszcza jako najtrwalsza, najbardziej monumentalna i zawierająca w sobie także inne sztuki, architektura. Miarą prestiżu władców czy państw były budowle, które wznieśli. Tworząc monumenty, utrwalali swoją symboliczną dominację nad poddanymi, a także zapewniali sobie miejsce w historii. Takie były cele pierwszych polityków. Patrząc na przebieg stosunków kultury i polityki, można sformułować następującą zasadę. Polityczność sztuki jest miarą zainteresowania władzy sztuką. Sztuka jest dla polityki tym ważniejsza, im skuteczniej jest w stanie nieść w sobie treści polityczne i im sztuka jest ważniejsza dla świata polityki, tym większy nacisk na poruszanie tematów politycznych, zarówno w sposób otwarty, jak i podprogowy. Wróćmy jeszcze raz do Hugo. Do tego momentu przełomu. Stawia on tę tezę, jakoby wynalezienie druku, a zatem upowszechnienie tekstu, sprawiło, że sztuki plastyczne, a zwłaszcza architektura, stały się mniej atrakcyjną formą wypowiedzi. I architektura, osiągając swoje najwyższe stadium rozwoju, czyli tytułową gotycką katedrę, została zmarginalizowana, oddając pole literaturze i poezji. Przywołuję taki argument. Zapytujemy raz jeszcze, kto nie uważa jej, czyli książki, za trwałą? Z nieruchomej, jaką była, staje się żywą, przechodzi w nieśmiertelność. Można zniszczyć bardzo wiele, lecz niepodobna tego, co wszędzie się rozlało. Niech przyjdzie potop, niech zastąpi nawet najwyższe góry, a jedna tylko arka spłynie na powierzchnię wód, książki wypłyną z nią i nowy świat, który wyjdzie z chaosu, ujrzy myśl swobodną, żyjącą i wznoszącą się ponad gruzami. Nie da się więc ukryć, że z punktu widzenia polityki literatura prezentowała sporo zalet. Możliwość tworzenia wielu kopii, co wcześniej było rzeczą niezwykle kosztowną i pracochłonną, sprawiła, że myśl polityczna, którą chciano uwiecznić w dziele literackim, stawała się praktycznie niemożliwa do wyplenienia. Przepraszam. Architektura, trwała, ale ulegająca przecież zniszczeniom, nie była w stanie tego zapewnić. Dodatkowo angażowała też znacznie więcej środków i pracy. Sztuki wizualne miały też inną, nie mniej ważną z punktu widzenia polityki, słabość. Była to niejednoznaczność przekazu. Dzieła plastyczne, a zwłaszcza jego najtrwalsza forma, budynek, może budzić na pewno silne emocje,
wpływając na odbiorcę. Przekaz, który wysyła, nie jest jednak jednoznaczny. Widzimy piękno samego dzieła, a także potęgę i rozmach jego fundatorów, natomiast za jego pomocą nie da się do końca przekazać, kim dokładnie był fundator, ani o co dokładnie mu chodziło. By to zobrazować, możemy się posłużyć przykładem egipskich świątyń w Karnaku i Luksorze. Są to wybitne dzieła architektury, rzeźby i malarstwa, świadczące niewątpliwie o potędze państwa egipskiego, państwa nowoegipskiego i jego władców. W tym wypadku był to Seti II. Problem polega na tym, że pod podpisami Setiego, które były na ścianach świątyń, widnieją podpisy kilku innych faraonów, często również naniesione na podpisy poprzedników. Noszą one ślady wielokrotnego skuwania, a następnie tynkowania i uzupełniania nowymi inskrypcjami. Więc choć dzieło przetrwało tysiące lat i dalej budzi podobne uczucia co kiedyś, nie można powiedzieć, żeby z perspektywy prawdziwego fundatora dobrze spełniało swoją funkcję propagandową. Jest naczyniem, które dowolna władza może wypełnić swoją treścią. I mamy też inne przykłady tego typu. Religia. Bazylika Hagia Sofia do 1453 roku była symbolem chrześcijaństwa, ale wystarczyły drobne przeróbki i stała się wielkim symbolem islamu. Ideologia. Kreml moskiewski. Wraz ze zmianą ustroju wystarczyło zmienić dekorację na czubku wieży i coś, co wyrażało wcześniej potęgę caratu i ideę monarchii, stało się wyrazicielem myśli komunistycznej. I przykład może mniej spektakularny, ale też myślę symptomatyczny. Teatr Śląski w Katowicach. Teatr ten założony jako niemiecki w ciągu historii zmieniał przynależność cztery razy, a wraz z tymi zmianami zmieniały się inskrypcje i przez to głosił na przemian sztukę niemiecką i polską obydwie równie dobrze. Literatura okazała się więc nie tylko znacznie trwalsza i tańsza, ale pozwoliła znacząco zmniejszyć niebezpieczeństwo nieprawomyślnej interpretacji. Myśl polityczna nie musiała już być wyinterpretowywana z niejednoznacznych form plastycznych, można ją było zapisać expressis verbis. Druk przeszedł sprawnie przez pierwszy postawiony przed nim test bojowy, reformacji i wojny religijnej. O ile bowiem same kościoły, przechodząc z rąk do rąk, po drobnych modyfikacjach służyły dobrze obydwu wojującym stronom, tutaj po lewej stronie mamy kościół katolicki, po prawej protestancki, właściwie jest to ten sam budynek, tylko po prostu w różnych okresach, to z książkami nie dało się przeprowadzić podobnej operacji. By je zneutralizować, trzeba je było spalić. Broń ta nie mogła więc być wykorzystywana przez wrogę. Dlatego odtąd to poeci i pisarze stali się głównymi piewcami idei, ustrojów i władców, zostali otoczeni hojnym mecenatem, ale też poddani ścisłej kontroli. Plastycy natomiast, architekci, malarze i rzeźbiarze, choć często dalej zatrudniani do tworzenia dzieł propagujących idee, coraz częściej kierowani byli do pracy, której celem nie była już polityka, ale przyjemność. Mogli więc swobodnie i bez nadmiernej kontroli tworzyć dekoracje, martwe natury i sceny rodzajowe. Na przełomie XIX i XX wieku, dzięki wynalazkom utrwalającym obraz i dźwięk, dochodzi do kolejnego przełomu. Od teraz pojedyncze dzieło wyemitowane w radiu, nagrane na płytę gramofonową, a zwłaszcza nagrane na taśmę filmową, może być powielane w nieskończonej ilości kopii i dotrzeć praktycznie do nieograniczonej liczby odbiorców. Co więcej, niepomiernie wzrasta też siła emocjonalnego oddziaływania. Trudno sobie wyobrazić ludzi uciekających z fotela po przeczytaniu opisu nadjeżdżającego pociągu. Wobec tego wielkiego przełomu zmianie musiała ulec także strategia przyjmowana przez politykę wobec kultury. W państwach zachodnich dochodzi do odwrócenia tradycyjnej hierarchii sztuki. Do tej pory wraz ze wzrostem wysublimowania i kunsztu rosła pozycja artysty. Możliwości reprodukcji dzieła były ograniczone. Dzieło plastyczne z natury jest pojedyncze, natomiast literatura zachowała cały czas elitarny charakter przez to, że wymagała od odbiorcy wielu lat edukacji, choćby umiejętności czytania. Dlatego jakość była decydującym kryterium. Kultura masowa, pozwalająca docierać do szerokich mas społeczeństwa z pominięciem wpływu elit, zmieniła miejscami kulturę wysoką, akademicką i niską ludową. Zamiast szukać wyszukanych środków wyrazu, wystarczyło wstrzelić się teraz w gusta publiczności, która nie była tak wyrobiona. I od teraz to kultura ludowa, obecnie zwana kulturą popularną, zacznie obejmować prym.
Czesław Miłosz w eseju Zniewolony umysł opisuje to w ten sposób. To, co jest nowe na Zachodzie, niełatwo jest dostrzegalne dla klienta centrum. W niektórych krajach Zachodu, w pierwszym rzędzie w Stanach Zjednoczonych, zdarzyło się coś, co nie ma analogii w wiekach poprzednich. Powstała tam cywilizacja ludowa, wulgarna, mogąca budzić niesmak u osób bardziej wyrafinowanych, ale zapewniająca udział w wytworach maszynowej produkcji wielomilionowej masy. Kultura wysoka natomiast, schodząc z piedestału, uzyskała jednocześnie praktycznie nieograniczoną wolność. Dlatego mimo tak szerokiego poparcia dla idei rewolucji społecznej, wrogiej ówczesnym systemom władzy, artyści zachodni nie spotkali się ze zdecydowaną odpowiedzią, która wcześniej byłaby pewna. Ich wpływ na społeczeństwo został uznany za zbyt mały, by się temu przeciwstawiać. Czyli można powiedzieć, że jakby polityczność tej sztuki, chociaż ilość jakby przekazu politycznego w niej wzrosła, paradoksalnie była mniejsza. Kraje totalitarne, których powstanie zbiegło się z powstaniem masowych środków przekazu, obrały inną strategię. Oczywiście zdawano sobie tam sprawę z wagi nowych gałęzi kultury. Słynne są słowa Lenina o tym, że ze wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas film. Słowa te nabierają szczególnej mocy, gdy porównamy je z podejściem reszty świata do kina. Jak pisze Aleksander Luduchowski, ekspert zajmujący się dziedziną kina z czasów PRL, Lenin rozmawiał z Łunaczewskim w lutym 1922 roku. W tym czasie ani w Rosji Sowieckiej, ani w innych krajach Europy, ani tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, film nie był uważany za sztukę w powszechnym odczuciu. Był przede wszystkim rozrywką i widowiskiem, a także oświatą i propagandą. W krajach tych środki masowego przekazu nie niszczyły więc hierarchicznej konstrukcji kultury. Nowe sztuki dołączyły po prostu do starej. Co więcej, hierarchizację wzmocniono, nadając jej formalne ramy. W III Rzeszy tendencje do biurokratyzacji sztuki były tak duże, że wprowadzono quasi stopnie. Im wyższa pozycja w korporacji artystycznej, tym szerszy był dostęp do środków przekazu i tym większe przyznawane fundusze na działalność. Wraz z kontrolą nad hierarchią artystów wprowadzano także oczywiście przekaz ideologiczny. Sama forma sztuki natomiast bywała poddawana kontroli. Nie była to reguła, czego przykładem są widoczne tutaj realizacje z faszystowskich Włoch. Natomiast zarówno w III Rzeszy, jak i w Związku Radzieckim takie próby były podejmowane. Najbardziej udaną z nich było wprowadzenie socjalizmu w sztuce ZSRR, a później całego bloku wschodniego. Na tym tle strategia Zachodu mogła się... Posłużmy się znowu Miłoszem. Czy pozbawiony planowania. Z pomocą ludziom pracującym z... Goniąc bezinteresownie... Wdychają nas z głodu podczas... Chcą to zrobić pieniędzmi. Taki porządek. Każdy to okazuje. O ile na to mogą kultury popularnej nazwać regulacji mechanizmów kontroli. Chciałbym przykładem tego typu działań w Stanach Zjednoczonych. Powołano tam Komitet do Spraw Zwalczania Amerykańskiej, którego zadaniem poszukiwanie twórców kultury masowej, którzy prezentowali osoby, których nazwisko Hollywood, którą objęte były zakazem publikacji. Co więcej, za odmowę składania zeznań przed komisją można było trafić do więzienia. Los taki spotkał tak zwaną dziesiątkę z Hollywood, 10 twórców o lewicowych sympatiach, którzy przeciwstawili się polityce komitetu i odmówili składania zeznań. Co więcej, The Hollywood Ten jest także tytułem filmu dokumentalnego z 1950 roku opowiadającego o tych wydarzeniach i jego twórca za przedstawienie w pozytywnym świetle tych podsądnych również został umieszczony na czarnej liście, w konsekwencji czego musiał wyjechać ze Stanów Zjednoczonych. Poza jednak takimi skrajnymi i przeważnie tymczasowymi rozwiązaniami, kultura zachodnia podlegała zawsze innego rodzaju kontroli. Nie była to kontrola państwowa, ale biznesowa. Żeby przedstawić to zagadnienie, wystarczy przywołać określenie często stosowane wobec kultury w państwach zachodnich. Culture industry, czyli przemysł kultury. Kultura, będąc produktem przemysłowym, a więc takim, w który włożono wiele sił i środków, a jednocześnie podlegającym grze rynkowej, musiała ściśle dopasować się do gustu szerokiej publiczności.
Działania takie jak badania konsumenckie spowodowały, że ten gust został bardzo drobiazgowo opisany, zostawiając coraz mniej miejsca na własną inwencję twórców. Można powiedzieć, że jest to logiczne. W końcu, jeżeli to władza decyduje o treści sztuki, to w państwie demokratycznym to poglądy społeczeństwa, czyli suwerena, muszą znaleźć w niej odzwierciedlenie. Jeżeli zaś chcemy uśrednić poglądy wszystkich obywateli, to polityka w kulturze musi zostać mocno ograniczona. Do tego, co mieści się w tak zwanym zdrowym rozsądku danego kraju. Nawet po likwidacji Komisji McCarthy'ego świat w dalszym ciągu zalewany był więc przez filmy, które oprócz zapewniania rozrywki niosły ze sobą także tak zwane amerykańskie wartości. Która z tych strategii okazała się skuteczniejsza? Zazwyczaj przyjmuje się, że ta zachodnia. Jest ona wymieniana jako jeden z czynników, w których pierwszy świat wyprzedził blok wschodni i który przenikając wszędzie, dzięki zrozumieniu mechanizmów ludzkiej psychiki, przyczynił się do upadku komunizmu. Z drugiej jednak strony kultura odegrała także ogromną rolę w umocnieniu systemów totalitarnych. Zamiast dostosowywać się do człowieka, pomagała ukształtować społeczeństwo zgodnie z wymogami doktryny. I bez tego procesu sukcesy tych systemów nie byłyby możliwe. Co więcej, jej wpływy nie ograniczały się tylko do obszarów własnych systemów, ale promieniowały także na zewnątrz, oddziałując na kulturę Zachodu. Choć głównie tą wysoką, czyli tak jak powiedzieliśmy, mniej uznawaną za ważną. W tym kontekście warto być może podjąć rozważania, w jakim kierunku wyewoluowała kultura kraju kapitalistycznych. Porównując dzisiejszą kulturę z tą z lat 60., do której doszliśmy opisując culture industry w poprzednim fragmencie pracy, zauważamy zasadniczą różnicę. Kultura nie jest już narzędziem służącym do utwierdzania społeczeństwa w samozadowoleniu. Stała się na powrót wielkim krytykiem jego wad i dzisiaj, jeżeli popatrzymy na dzieła popkultury, to stoją one przeważnie w awangardzie zmian społecznych. Nie można tu nie zauważyć faktu, że pozycja wielkiego biznesu w świecie zachodnim uległa znaczącemu wzmocnieniu. Co więcej, zmianie uległa także metoda biznesowa. Okazało się, że projektowanie nowych potrzeb jest dużo bardziej dochodowe niż tylko spełnianie istniejących. Internet zaś, który ostatecznie domknął proces globalnej dominacji popkultury, okazał się jednocześnie być narzędziem pozwalającym na tworzenie niezwykle dokładnych modeli zachowania człowieka, a zatem także na właściwie ciągłe i precyzyjne wzbudzanie w nim potrzeb i natychmiastowe ich spełnianie. Narzędzia te znajdują się dzisiaj zarówno w rękach korporacji, które budżetami dorównują wielu krajom, a także mają swoje oficjalne agendy, a więc można zdecydowanie nazwać je podmiotami polityki, jak i państw. No i tutaj przykładem są na przykład Chiny. Należy więc postawić pytanie, czy popkultura w swoim ludowym wydaniu, takim jak przyjęliśmy ją rozumieć, nie była tak naprawdę tylko okresem przejściowym, w którym kontrola nad strefami kultury przechodziła, tak jak zawsze, z jednych rąk do drugich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie Marku. A teraz proszę, żeby głos zabrała pani Agata. Bardzo proszę. Tak, dziękuję bardzo za oddanie głosu. Ja dziś opowiem o interpretacji Truman Show w takiej gnostyckiej wersji, bo myślę, że Truman Show jest filmem, który można interpretować na pewno na wielu poziomach, ale ta gnostycka, chociaż ostatnio dość popularna, to myślę, że wciąż nie jest jakoś bardzo znana i powszechna. I generalnie Truman Show zaliczam do grona moich ulubionych filmów i to już gdzieś od liceum, gdy z moją serdeczną przyjaciółką czułyśmy się, jakbyśmy żyły w Truman Show. I od tamtego jakoś momentu, gdy pierwszy raz właśnie zobaczyłam ten film i interpretowałam go na początku jako władzę trochę mediów i korporacji nad ludźmi i trochę takim lękiem przed rozwojem technologii, co potem jakby się przerodziło w obawę przed mediatyzacją życia i właśnie utratą prywatności w dobie nowych i społecznościowych mediów, to tak jakby z czasem zaczęłam jakby w Truman Show odkrywać coraz więcej jakichś różnych wątków i właśnie dzisiaj chciałam opowiedzieć o tym gnostyckim i też dlatego włączę tutaj prezentację, chociaż ta prezentacja w dużej mierze jest po prostu zdjęciami. Czy widać prezentację? Tak, widać wszystko. Okej, to ja w takim razie zaczynam.
Na początek chciałam trochę przedstawić właśnie, czym jest sam gnostycyzm, a potem będę omawiała jakby trochę szerzej jakby tą teorię gnostycką i właśnie pokazywała, które konkretne elementy z filmu możemy interpretować właśnie jako gnostyckie. Generalnie jakby jak pokrótce, jakby można jednym zdaniem określić gnostycyzm, to jest takie wyzwalanie się boskiej iskry spod dominacji złego demiurga, gdzie boskie iskry to są właśnie takie części, które są zanurzone w ludziach, którzy żyją w świecie materii, a ten świat materii jest stworzony przez właśnie takiego złego demiurga, przez którego zostaliśmy oddzieleni od Boga i właśnie od tej boskości, a ten świat, w którym żyje Bóg, nazywany jest pleromą. I o ile właśnie gnostycyzm też często kojarzy się po prostu z religiami, które gdzieś występowały na Bliskim Wschodzie w II i III wieku naszej ery, między innymi z manicheizmem i walencjanizmem, tak jakby z czasem zaczęto bardziej postrzegać gnostycyzm jako po prostu teorię i też jakby w duchu tej teorii będę chciała tutaj Truman Show zinterpretować, bo te religijne jakby aspekty w Truman Show są dosyć widoczne, chociażby jakby pod ten sam koniec filmu, kiedy Truman stara się wydostać z miasteczka Sea Haven i przemawia do niego Christoph. I ten Christoph trochę przemawia jak z zaświatów, pojawia się wtedy też taka jasność, która trochę ma takie mieć działanie oślepiające i to ma właśnie pokazać, że przemawia do Trumana sam Bóg, to gdzieś tak naprawdę trudno jest mówić o tych wątkach religijnych tak jednoznacznie w wypadku Trumana, tym bardziej, że jak pisze Franciszek Kwiatkowski, twórca filmu, w momencie, kiedy właśnie ten film był kręcony, czyli tutaj Peter Weir, reżyser, on nie wiedział w ogóle o istnieniu teorii gnostyckiej i to też jakby jest to, co pokazuje, że teksty kultury to jest fantastyczna sprawa, bo my możemy sobie je interpretować często w dowolny sposób. Tak. No i według właśnie niektórych tych badaczy pojęcie gnostycyzm odnosi się wyłącznie do tych doświadczeń gnozy w sensie mitologicznym i religijnym, co jest związane właśnie ściśle gdzieś tam z wiarą, zaś ja będę omawiała tutaj w tym duchu teorii. Według gnostyków w wypadku prakosmicznego upadku pleromę opuściły boskie iskry, które następnie zakorzeniły się w ludziach zamieszkujących świat materii stworzonych przez złego demiurga. Te boskie iskry to prawdziwe cząstki ludzi, które w pleromie były bezpośrednio związane z Bogiem. Zostały one jakby niejako zanieczyszczone przez życie w świecie materii, jakby i tym zanieczyszczeniem jakby jest to taka trochę można powiedzieć ludzka powłoka. Ale ze względu na tą obecność tych boskich iskier, ludzie odczuwają wewnętrzne pragnienie wyzwolenia się i dojścia do poznania i objawienia. I tutaj jakby tym dojściem do poznania i objawienia jest właśnie to dojście do tego świata pleromii i uświadomienie sobie, że się żyje w tym świecie materii. I w wypadku jakby Truman Show, sam Truman, czyli główny bohater, on czuje jakby tą taką potrzebę wydostania się gdzieś właśnie z tego miasteczka Sea Haven. I tutaj za tą boską iskrę możemy za tą boską iskrę uważać jakby tą jego potrzebę eksplorowania świata i tą potrzebę podróżowania, którą on gdzieś przejawiał jako dziecko i ona nigdy do końca nie została zgaszona, chociaż były podejmowane różne próby, chociażby przez nauczycielkę, która właśnie się go pytała, po co on chce być odkrywcą, albo przez film, który był puszczony w telewizji, akurat jak wszedł do domu, gdzie było powiedziane, że nie ma potrzeby odkrywania, bo już wszystko jest odkryte. Albo poprzez tutaj zainscenizowanie śmierci ojca Trumana jakby w sztormie, przez to jakby Truman miał się bać wody, a to było a przekroczenie jakby właśnie wody i wydostanie się jakby tutaj tą morską trasą było jednym z opcji jakby wydostania się z samego Sea Haven. Demiurg jest twórcą właśnie materii, on jest jakby tą złą postacią, która więzi ludzi właśnie w świecie iluzji. I analogicznie w Truman Show za Demiurga najczęściej uchodzi Christoph, czyli główny realizator i producent, łącznie z korporacją, dla której właśnie ten Christoph pracuje, a za
sam świat materii, możemy uznać właśnie to miasteczko Sea Heaven, czyli gigantyczną inscenizację, jakby gigantyczną scenografię, która dla widzów jest bardziej jakby imponująca niż przerażająca. I właśnie to, że ona jest taka imponująca, ta scenografia, też zostało kilkukrotnie podkreślone, między innymi przez to, że było mówione, że to jest jedyna rzecz widoczna z kosmosu na Ziemi oprócz muru chińskiego. I tak naprawdę jedynie nieliczne jakby osoby gdzieś zabiegały na rzecz uwolnienia Trumana, bo on tak naprawdę był więziony jakby w tym reality show, a reszta po prostu cieszyła się z tego, że może jakby tutaj gdzieś oglądać kolejny program w telewizji. Według mitów gnostyckich człowiek, by wydostać się z tego świata materii i by mógł człowiek zostać zbawionym, potrzebuje pomocy wybawiciela, który właśnie pomoże mu na dojściu do tego samopoznania, bo jakby to odkrycie jakby samo w sobie tych boskich iskier nie jest wystarczające i musimy jakby skorzystać z pomocy właśnie tego wybawiciela, który gdzieś tam nas jakoś nakieruje. No i w wypadku Truman Show byłaby to oczywiście Sylwia, jedna z aktorek, którą Truman poznał jako Lauren. To jest ta bohaterka, w której Truman gdzieś się tam zakochał trochę od pierwszego wejrzenia, ale gdzieś jakby ten romans też i został zniszczony. I była taka scena, kiedy oni się spotkali w bibliotece i w tej bibliotece się tak pokryjomu umówili na randkę jakby poza gdzieś tu wiedzą scenarzystów. I ona pod sam koniec tego spotkania, już pod koniec tej randki, mówi o tym, że to wszystko jakby co jest wokoło nie jest gdzieś tam realne, ale w tym momencie zjawia się jakby chmara innych aktorów, zabierają Sylwię, jeden z nich, którą Truman zna jako Lauren, jeden z nich mówi, z tych aktorów mówi o tym, że jest ojcem Sylwii i mówi właśnie o tym, że ona ma schizofrenię i wyjeżdżają na Fidżi. I gdzieś jakby to Fidżi cały czas gdzieś też tkwiło w Trumanie, który chociaż rzadko jakby przez przynajmniej większą część filmu wspominał o tej chęci podróżowania, bo cały czas był zlękniony przez to, co wywoływało w nim jakby otoczenie, to jak myślał o podróżowaniu, to chciał wyjechać na Fidżi, więc jego ta z jednej strony miłość do Lauren Sylwii cały czas była żywa, a z drugiej strony gdzieś to pokazuje to, że cały czas gdzieś żywa była ta jego potrzeba odkrywania i że gdzieś ten wybawiciel w postaci Sylwii tutaj zasiał to takie ziarenko i Truman chciał poszukiwać. Gnostycki świat materialny z gruntu rzeczy jest zły, bo ten świat jakby jest iluzją i fałszem. I ten świat może się wydawać czasami jakby takim pięknym snem na jawie i w wypadku jakby Truman Show rzeczywiście ten świat Sea Heaven wydawał się bardzo bezpieczny i o tym też mówi Krzysztof pod sam koniec, że tak naprawdę opuszczenie jakby tego Sea Heaven może nie być wcale dobre jakby dla Trumana, bo ten świat, do którego on chce dojść wcale nie jest jakby tutaj koniecznie jakby taki idealny i jakby prawdziwy, jak się tutaj Trumanowi wydaje. No ale tak jak wiemy, jakby przez to, że to Sea Heaven było gdzieś tam budowane na kłamstwie, to nie możemy jakby uznawać go za prawdziwe, czyli jakby jest przeciwstawieniem transcendentnemu Bogu, czyli jest gdzieś przeciwstawieniem tej pleromie, która jest poszukiwana. No i też należy zwrócić na to uwagę, że pomimo, że Truman jakby w tej interpretacji gnostyckiej poszukuje tej gnozy, to niekoniecznie jakby musi do niej dojść, bo jakby też same mity gnostyckie nie mówią koniecznie o tym, że my musimy dojść do tego objawienia i tak naprawdę ten film jest jakby takim motywem cały czas poszukiwania tego objawienia, zbawienia. I film ma otwarte zakończenie, bo chociaż my wiemy, że Truman wychodzi z tego Sea Heaven, tak naprawdę nie widzimy, co się dzieje dalej, bo nie jest nam to pokazane, jakby co się dzieje z samym Trumanem i też nie do końca wiemy, czy ten świat, do którego on doszedł, jakby jest pleromą, ale o tym też za chwilę. Jeszcze we wierzeniach gnostyckich występują takie postacie, które są zwane archontami. I to są takie postacie, które są odpowiedzialne za to, żeby utrudniać ludziom dojście do gnozy i właśnie do tego zbawienia. One mają powstrzymywać jakby ludzi przed odkryciem jakby prawdy. No i w wypadku jakby Truman Show, ten jaki najbardziej oczywistej interpretacji gnostyckiej, za archontów uznaje się aktorów, którzy po prostu gdzieś tam w każdym momencie próbują Trumana powstrzymać. No i oczywiście za archontów, które tam spełniają największą rolę, to by była żona Trumana, czy aktorka, która gra żonę Trumana i najlepszy przyjaciel właśnie Trumana, którzy wiemy, że jakby tak faktycznie nie są z Trumanem gdzieś tam dla tych prawdziwych pobudek, tylko właśnie dlatego, że Truman jakby gra w reality show, a oni są aktorami, którzy zostali na potrzeby tego reality show zatrudnieni. No i tych archontów oczywiście jakby jest jakby cała chmara i to
I oni się pojawiają też często w jakichś takich mniejszych rolach, na przykład w wypadku tego, jak Truman już czuł, że chce tak bardzo opuścić tutaj to Sea Haven i chce odkrywać, bo zwęszył, że coś jest nie tak, poszedł do biura podróży i poprosił o bilety na Fidżi. Tam dowiedział się, że wszystkie bilety na Fidżi zostały wyprzedane i najwcześniej może je pojechać dopiero za miesiąc. On potem chciał udać się na dworzec autobusowy i wyjechać z Sea Haven autobusem. Tam się autobus nagle zepsuł, więc jakby cała ta naprawdę ekipa filmowa była odpowiedzialna za to powstrzymywanie Trumana i wszystkich gdzieś tam za archontów możemy interpretować. No i jakby w tej takiej najprostszej, pierwotnej interpretacji, jak uznajemy Krzysztofa za demiurga, to ten świat, do którego dąży jakby ten świat realny, w którym zostało stworzone to reality show, uznajemy za pleromę, tylko za ten właśnie za ten taki świat prawdziwy. Ale ja tutaj nie do końca zgadzam się jakby właśnie z tą interpretacją, ze względu na to, że z założenia jakby pleroma ma być tym miejscem idealnym, trochę takim utożsamianym z Arkadią, bo przecież jakby to jest właśnie miejsce Boga, gdzie te boskie iskry chcą zmierzać, a świat, który jakby stworzył coś takiego jak Sea Haven, to było właśnie budowane na fałszu, na kłamstwie, gdzie tak naprawdę korporacja adoptowała dziecko, co też jakby zostało podkreślone w filmie, że to jakby jest jakiś wyjątkowy czyn, to tak naprawdę adoptowali tylko ze względu na gdzieś tam korzyści finansowe, no to ten świat, skoro jakby w nim jest tyle zła, nie może być moim zdaniem pleromą i w tym momencie jakby za demiurga uznałabym osobę, która zarządza tym światem, do którego faktycznie próbuje się gdzieś tam wydostać Truman, a tą samą korporację i Krzysztofa za kolejnych archontów, tylko że w trochę jakby powiedzmy tej szerszej wersji, z takimi mocniejszymi rolami niż tylko ci aktorzy gdzieś tam, którzy są czasami przypadkowi. No i jeszcze właśnie, co ważne, jakby też trochę możemy się w ten sposób tak zapędlić i mówić o tym, że jakby to są takie kolejne warstwy poznawania gdzieś tego świata, jakby materii i że on cały czas dąży jakby gdzieś w jakiś sposób do gnozy, ale też oczywiście to jest w jakiś sposób tylko interpretacja, więc tutaj możemy już trochę w dowolny sposób jakby to dopasować. No i tak jak mówię, jakby to najpopularniejszą wersją jest ta, że Krzysztof jest demiurgiem, a ten pleromą jest ten świat, do którego się wydostanie Truman, ale moim zdaniem jakby właśnie uznałabym w dalszym ciągu ten świat, który stworzył Sea Haven, za ten świat materii. I tutaj jeszcze bardzo ważne jest jakby przy tym to wartościowanie, że w zależności od tego, co uznamy za największą wartość, to tak będziemy też postrzegać jakby tutaj tą interpretację, bo jeśli za największą wartość uznamy wolną wolę, to w tym momencie rzeczywiście tutaj mógł Truman dojść jakby właśnie do wolnej woli w tym takim świecie, do którego starał się wydostać jakby pod sam koniec, bo tutaj jakby ta jego wolna wola by mogła być spełniona przez to, że nie był tak bezpośrednio jakby zależny od osób, które gdzieś tworzą jego życie na zasadzie reality show, nie był zależny od producentów. Ale jeśli za największą wartość byśmy uznali w jakiś sposób prawdę, no to w tym momencie to już jest trochę inaczej, bo też należy się zastanowić, na ile jakby ten świat, do którego on się dostanie, jest prawdziwy. Ze względu na to, że właśnie ten czy jakby światem prawdziwym możemy nazwać świat, który właśnie zbudował coś tak kłamliwego, w czym Truman żył przez przeszło 30 lat. I myślę, że to tak w ramach podsumowania mojej prezentacji i dziękuję bardzo za wystąpienie. I jakby ktoś miał jakieś pytania, to myślę, że w dyskusji będę odpowiadała, więc jak macie jakieś pytanie, to możecie zadawać w komentarzu. Bardzo dziękuję Pani Agacie za tą prezentację na temat Trumana Show. No, też jeden z moich ulubionych filmów. Tutaj pragnę sobie jeszcze naprostować. Mur chiński wcale nie jest widoczny z kosmosu. Za to są widoczne wszystkie nasze inne instalacje świetne, także tylko z mojej strony, ale już nie przeciągając, oddaję teraz głos Pani Annie. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziękuję. Od rana wysłuchaliśmy wielu świetnych wystąpień, w których prelegenci mówili, jak politycy próbują wykorzystać popkulturę. Samą popkulturę możemy opisać jako scenę walk politycznych, gdzie graczami są rządy, międzynarodowe korporacje, gdzie spierają się partykularne interesy.
Usłyszeliśmy dzisiaj m.in. o prowadzeniu przez Węgry polityki historycznej przez film, o zagrzebaniu do obrony kraju przez amerykański komiks, o cenzurze gier wideo, o zdobywaniu popularności polityków poprzez działania w popkulturze. Pojawia się oczywiste pytanie, po co politykom kultura? Odpowiedź wydaje się prosta. Chodzi o kształtowanie postaw, określonych poglądów i zachowań, o propagandę. W pierwszym wystąpieniu tego panelu została sformułowana teza, jakoby przez wieki władza dążyła do instrumentalizowania, do wykorzystania sztuki, tak by nie można było odłączyć jej od tego, który ją fundował, żeby nie dało się zetrzeć tego podpisu władcy z dzieła. Architektura była nieodporna na te zmiany. Nie nadawała się do celów propagandowych w związku z tym. Budynek szybko mógł zmienić swoją wymowę. Architektura została zastąpiona więc literaturą, która już wprost mogła wyrazić ideę. Szybko trafiała do ludzi, okazała się lepsza, skuteczniejsza. Ja w swoim wystąpieniu pragnę zająć się dziełami, na których ten podpis władcy wielokrotnie się zmieniał, które pojawiły się w przeróżnych kontekstach politycznych. Jednak nie tylko pełniąc funkcję ozdobną, tak? Nie, ale wyrażając sens polityki i wzruszała ona masy. Polityka potrzebuje od sztuki nie tylko ozdobienia przekazu, ale także wyrażenia lub choć zaznaczenia celu dążenia polityki. Sławoj Žižek, filozof, który zajmuje się popkulturą, ale który także sam stał się zjawiskiem popkultury, w filmie Perwersyjny przewodnik po ideologiach próbuje uchwycić fenomen Ody do radości. Pieśń ta, fragment 9 symfonii Beethovena, grana była na oficjalnych uroczystościach w III Rzeszy, śpiewana była w ZSRR niemal jako komunistyczna pieśń, a dzisiaj stanowi hymn Unii Europejskiej, który podobno sławi europejskie wartości. Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem Žižka ideologia nie może działać tylko jako znaczenie. Musi działać także jako pusty kontener wszystkich możliwych znaczeń. Dlatego komuniści i naziści są w stanie śpiewać z równie wielkim uniesieniem tę samą pieśń i wierzą, że to ona właśnie wyraża głęboki sens ideologii, którą uważają za słuszną. Žižek w książce Wzniosły obiekt ideologii buduje własną koncepcję wzniosłości, mówi o niemożliwej do spełnienia absolutnej rozkoszy. To, co wzniosłe, nie jest dla Žižka tym, co wskazuje na jakąś transcendentną ideę, ale jest to obiekt, który zajmuje puste miejsce rzeczy jako próżni. Kategoria wzniosłości stanowiła także bardzo ważny element koncepcji postmodernistycznych Jeana-François Lyotarda, Haydna White'a, których celem było znalezienie bardziej postępowej, wyzwalającej polityki. Rozpoczęło to debatę o politycznej wzniosłości. Koncepcje te, o których mówiłam, postmodernistyczne, są rozwijane na kantowskim rozumieniu wzniosłości. Kant rozróżnia piękno i wzniosłość i wskazuje na znaczące różnice między nimi. To, co piękne, jest połączone z formą przedmiotu, ma granice, natomiast to, co wzniosłe, jakby nie ma kształtu, granic. Jednak ja w tej dyskusji o tym, czy wzniosłość może być polityczna, czy wzniosłość jest połączona z formą dzieła, czy wskazuje na transcendentną ideę, czy tylko jakby markuje tę transcendencję, chciałam wrócić do samych początków tej dyskusji, do traktatu Pseudo-Longinosa o wzniosłości, gdzie ta kategoria była zupełnie inaczej jakby pojmowana niż to takie kantowskie nowożytne rozumienie. No i sądzę, że ten właśnie traktat o wzniosłości może być przydatny w opisaniu takich dzieł jak Oda do radości i ich fenomenów w kontekście użycia w polityce. Pseudo-Longinos opisuje związki wzniosłości i patosu. Jak pisze Magdalena Kraśnińska, to właśnie Longinos jako pierwszy złączył patos ze wzniosłością, jednak nie sprowadził tych pojęć do siebie.
Autorka dokonuje w swojej pracy dokładnej analizy rozumienia patosu i wzniosłego stylu w pismach greckich, by na tym tle ukazać filozofię Longinosa. Patos i wzniosłość to pojęcia pierwotnie funkcjonujące właśnie w podręcznikach dla polityków, w pracach o nauce retoryki. Patos dodatkowo funkcjonował w kontekście etyki stoickiej, ale także w opisie greckich tragedii. Widać więc, że pojęcie wzniosłości od początku funkcjonuje w opisie polityki, a dodatkowo pojęcie patosu widzimy w opisie kultury, teatru. Przekonanie jest rzeczą konieczną, podobanie się przyjemną, wzruszenie jest zwycięstwem mówcy. Czytamy w dziele Cicerona, mówca Brutusowi poświęcony. Widać tu jednoznaczne odróżnienie wzruszenia i podobania. Cyceron jednak pisze o stylu górnolotnym i wzruszeniu, które powinien wywołać mówca z takich czysto pragmatycznego celu, tak? Pragmatycznego punktu widzenia. Chodzi o wywołanie skrajnych emocji w publiczności, by przekonać ją do swojego zdania. Arystoteles z kolei, pisząc o wzniosłości, wskazuje głównie na środki stylistyczne, które pozwalają taki styl uzyskać. Na tym tle warto spojrzeć na pewną nowość myśli Longinosa, który mówi: mógłbym bowiem śmiało stwierdzić, że nie ma nic tak podniosłego jak szlachetny, właściwie użyty patos, który niby powiew jakiegoś boskiego szału i natchnionego i natchnienia ożywia, rzec można, słowa apolińską mocą. Patos jest czymś, co ożywia słowa. Nie jest tylko czymś, co wywołuje emocje, jest czymś, co rzeczywiście sprawia, że logos zaczyna żyć. Longinos nie definiuje wzniosłości, jednak szeroko ją opisuje i wskazuje na jej niezwykłą moc. Wzniosłość, mając w sobie potęgę i niezwyciężoną siłę, panuje nad każdym słuchaczem. Jest to więc kategoria intersubiektywna, doświadczenie wzniosłości jest powszechne i no, jest to wyjątkowe stanowisko, podkreśla to zarówno Magda Kraśnicka, jak i Reinhard Brandt, czyli no, znawcy filozofii Longinosa. I pseudo-Longinos pisze nie tylko o tym, jak ułożyć mowę polityczną, jak wywołać afekty, pisze o warunkach wzniosłości i prawdziwości i całościowości. Wzniosłość jest echem wielkości ducha. Stąd niekiedy podziwia się nagłą myśl w sobie, nieubraną w słowa, właśnie dla jej wielkości. Jak milczenie Ajasa w Nekrei. Wielkie i wznioślejsze od wszystkich słów. Myślę, że ten cytat stanowi cenną wskazówkę dla zrozumienia związku polityki i wzniosłości. Dlaczego polityka potrzebuje wzniosłości i dlaczego dzieła wzniosłe są w stanie służyć wielu panom. Wzniosłość wyraża wielkość ducha, wielkość myśli i dzięki niej możemy podziwiać nagą myśl w sobie. Jednak sama wzniosłość odrywa się od słów. Longinos nie opisuje dokładnie tego związku logosu i patosu. Dokonuje jednak wyraźnego podziału na patos i wzniosłość. Wzniosłość może obejść się bez emocjonalności. Na przykład uznaje tu mowy Platona, tak? Jakby możliwa jest wzniosłość bez takiego emocjonalnego wstrząsu, tak? Bez cierpienia, bez łez. Nie da się jednak otrzymać patosu bez wzniosłości. Longinos szkicuje nam kategorię, która pozwala mówić nie tylko o oddziaływaniu dzieła na emocje, czy o pięknie niezwiązanym z myślą, które to dzieło wyraża. Więc powróćmy do pytania o Odę do radości. Używając słów Longinosa, myślę, że można by powiedzieć, że wzniosłość tego dzieła jest nagą myślą w sobie polityki, większą i wznioślejszą od wszystkich słów. I rzeczywiście architektura mogła wyrazić tę wzniosłość w oderwaniu od słów. W poezji, w literaturze wydaje się to trudniejsze ze względu na to, że no, posługują się pojęciami, tak? Imionami, że pomiędzy te wzniosłe słowa da się wpleść imię Stalina. Dzisiaj te kategorie wzniosłości i powiązanie z politycznym patosem obserwujemy najbardziej na przykładach muzycznych, dzieł muzycznych.
Tutaj może za taki przykład służyć Lestaka Mury. Piosenka ta, powszechnie znana w Polsce jako hymn Solidarności, powstała na bazie melodii pieśni katalońskiego barda Luisa Laca. Lestaka Pal miała jednak zdecydowanie inny przekaz. Owszem, także była pieśnią protestu, jednak separatystyczną i wrogą wobec prawicowej hiszpańskiej dyktatury. Co ciekawe, polska wersja nie była pomyślana jako dzieło sławiące protest, ale krytyczne wobec ruchów masowych. Zgodnie z indywidualistyczną osobowością Kaczmarskiego, jak sam mówił, Mury napisałem w 1978 roku jako utwór o nieufności do wszelkich ruchów masowych. Usłyszałem nagranie Luisa Laca i śpiewający wielotysięczny tłum i wyobraziłem sobie sytuację, jako egoista i człowiek, który ceni sobie indywidualizm w życiu, że ktoś stworzy coś bardzo pięknego, bo jest to przepiękna muzyka, przepiękna piosenka, a potem zostaje pozbawiony tego swojego dzieła, bo ludzie to przechwytują. Dzieło po prostu przestaje być własnością artysty. I o tym są Mury. I ta ballada sama siebie wywróżyła, bo z nią się to samo stało. Stała się hymnem, pieśnią ludzi i przestała być moja. Widzimy więc tu siłę wzniosłości. Mimo treści, która stara się zaprzeczyć wzniosłości, skłonić ludzi do jakiegoś tam indywidualistycznego myślenia, samodzielnego, nie poddawania się masowym ruchom, wzniosła forma, wzniosłość triumfuje. Antyhymn jako sama melodia bez słów niesie ze sobą treść czystej polityczności, otwartej na dowolne postulaty. Kolejny przykład może stanowić piosenka zespołu The White Stripes, Seven Nation Army, nie posiadająca jakiegoś szczególnego przesłania politycznego, opowiadająca o problemie, jakim dla artystów było osaczenie wywołane wzrostem rozpoznawalności, osiągnięciem popularności. No, piosenka stała się wielkim przebojem, pokrywając się patyną i zdobywając wiele list przebojów. Mimo to jej melodia, wojenny gitarowy riff okazał się wyśmienicie nadawać do wyrażania zbiorowych emocji. Rozpropagowana w czasie Euro 2008 stała się czymś w rodzaju hymnu każdej drużyny. Prosta, silna melodia jest wykonywana na stadionach całego świata, często przez fanów jednej i drugiej drużyny naprzemiennie, kiedy jedna bądź druga drużyna strzeli gola. Mimo tego, że kibice potrafią traktować przynależność do grupy fanów konkretnego klubu jako ważny element swojej tożsamości, rezygnują często ze swoich unikalnych, sprofilowanych przyśpiewek, wybierając pozbawioną słów melodię. Świat polityki również skorzystał z Seven Nation Army. Stał się to element wielu konwencji wyborczych i wystąpień, niezależnie od poglądów kandydata, czy to był alt-rightowy Donald Trump, czy mocno lewicowy szef laburzystów Jeremy Corbyn. Więc czy jest coś takiego jak polityczna wzniosłość? Neil Gorman w eseju Polityczna wzniosłość, oksymoron, pisze: nie ma we wzniosłości nic politycznego. Wzniosłość może tylko wyrażać moc i siłę. Nie słowa, ciała, byty, pozostawiając na boku sądy, czyny i powiązania niezbędne w polityce. Ja się z nim zgadzam, ale wzniosłość jednak jest niezbędna dla polityki. Nie wyraża słów, idei, ale wskazuje na jej najgłębszy sens. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to wystąpienie dotyczące politycznego patosu. I nie zwolniamy tempa. Proszę teraz o zabranie głosu panią Jagodę. Bardzo proszę, pani Jagoda. Dzień dobry. Ja już włączam prezentację. O. Wszystko widać? Tak, widać wszystko. O, dziękuję. Więc ja chciałam powiedzieć parę słów o współczesnej Rosji i polityce w grach cyfrowych typu indie, głównie omawiając wybrane przypadki. Najpierw powiem, co to są gry typu indie. Są to
produkcje niezależne, stworzone przez bardzo małe studia, często nawet jednoosobowe. W przypadku tytułów rosyjskich, mówiących o Rosji, właśnie dotyczą one najczęściej subkultury tak zwanych gopników. To są właśnie gopnicy. Gopnik jest to, można powiedzieć, typ subkultury w Rosji i innych krajach słowiańskich, chociaż nie jest znany właśnie jako gopnik w Polsce. Typowy przedstawiciel jest ubrany w dres marki Adidas, charakterystycznie kuca, koniecznie na całych stopach, ponieważ w innym przypadku jest amerykańskim szpiegiem. Pali tanie papierosy, pije tanie piwo bądź wódkę oraz, jak słyszałam, je nasiona słonecznika. Innymi tematami, które pojawią się w grach, jest, jeszcze chciałam powiedzieć tutaj, są na przykład japońscy studenci podczas imprezy halloweenowej przebrani za gopników. Więc jest to mem o bardzo... Ja przepraszam w przerwie, jak mogła pani zresztować prezentację, bo po prostu widzimy jeden slajd cały czas. Aha, dobrze. To jeszcze zresetuję ją po prostu. A teraz? Teraz już jest okej, powinno być okej. A dobrze. Więc tutaj widzimy tych studentów japońskich podczas imprezy halloweenowej. Właśnie ich kostiumy są bardzo dobrze odwzorowują przykład gopnika. Innym typem postaci, który się pojawia, jest watnik. Watnik jest to postać stworzona przez komiksiarza Antona Czackiego w 2011 roku. Jego nazwa i wygląd wzięły się od rodzaju kurtki wypełnionej watą, którą nosi są żołnierze rosyjscy, więźniowie, generalnie jest to popularny w Rosji strój. I watnik jako postać oznacza fanatycznego zwolennika władzy, tak zwanego hura patriotę. Tutaj też. Kolejną postacią, która się często pojawia, jest Władimir Putin, ale nie będę szerzej o nim mówić, ponieważ zakładam, że każdy wie, kim jest Władimir Putin. Prawdopodobnie zna też jego rolę w światowej memosferze, że tak to ujmę. Ważną postacią jest także Aleksiej Nawalny. Aleksiej Nawalny jest znanym rosyjskim opozycjonistą badającym korupcję i był przywódcą partii Rosja Budusiewo, Rosja Przyszłości. Jest znanym blogerem i youtuberem i był kilkakrotnie aresztowany ze względu na swoją działalność. Chciał wystartować w wyborach prezydenckich w 2018 roku, jednak nie dostał pozwolenia ze względu na wymaganą niekaralność. Więc teraz może przejdę do konkretnych przypadków, ponieważ jest ich dużo. Pierwszą grą, o której chciałam powiedzieć, jest gra It's Winter, która przedstawia właśnie codzienne życie Rosjanina na zimowym blokowisku. Jej opis w sklepie Steam to: blokowisko, śnieg, zachmurzone niebo, mała kuchnia, obskurna klatka schodowa. It's Winter to gra niezależna, której gatunek mógłby być zaklasyfikowany jako sandbox, postsowieckie smutne 3D, rosyjski smutek. Nic cię tu nie czeka, nie ma szansy się wydostać, nie ma miejsca na przygody ani na porywającą fabułę. Gra ta stanowi symulator życia na zimowym blokowisku. Gracz może chodzić po pustym, ciemnym osiedlu bądź siedzieć w domu, korzystając z kuchni i słuchając radia. Nie ma w tej grze absolutnie żadnej fabuły ani celu. Jest to po prostu, prawdopodobnie ma stanowić, zresztą jest to projekt artystyczny i ma właśnie dać poczucie graczowi, jak to jest być Rosjaninem podczas samotnej, długiej, ciemnej zimy. Jest to właśnie symulator chodzenia i idąc po osiedlu widzimy takie widoki. Myślę, że dla wielu znajomych, także z polskich osiedli. Inną grą, bardzo szeroko opisaną jako najbardziej realistyczny symulator życia rosyjskiego obywatela. Pobieraj emeryturę od urodzenia, zbieraj butelki, by przetrwać i zostać częścią ekscytującej życiowej przygody. Gracz
przechodzi tutaj przez kolejne etapy życia, właśnie jako wspomniany wcześniej watnik, to jest jego awatar, począwszy od przedstawionej tu porodówki w doskonałym stanie, jak wszystkie publiczne budynki w tej grze, przez przedszkole, tutaj klatkę schodową, widzimy także w jego towarzystwie Putina, przedstawionego właśnie jako gopnika, jako członek partii Jedna Rosja, jest to partia rządząca w Rosji. Innymi etapami, jakie przechodzi w tej grze, jest bycie krytykiem rządowym, który wchodzi na kanały rosyjskich opozycjonistów. Tutaj na przykład jest kanał Aleksieja Nawalnego i zostawia negatywne komentarze, a także daje łapki w dół. To jest jego w tym momencie życiowa rola. Kolejnymi etapami jesteś na przykład bycie członkiem pomocy humanitarnej dla Donbasu, czym bardzo pomaga sobie w kolejnych szczeblach kariery politycznej. Przedstawiona gra to kliker. Klikając w awatar watnika, gracz zbiera butelki będące walutą, a dla poprawienia wyników kupuje tak zwane boostery, na przykład portret Putina, uszankę, kurtkę watnika, matrioszkę opisaną jako twoja jedyna dziewczyna i wiele, wiele innych. Celem gry jest spotkanie się z Władimirem Putinem i emerytura na bezludnej wyspie. W grze można też wziąć udział w wyborach z trzema kandydatami, przy czym kiedy zagłosuje się nie na Putina, trafia się do więzienia. Interesującym jest też, że gra ta rozpoczyna się deklaracją o wspaniałości Rosji i podkreśleniem, że nie krytykuje realiów Rosji w żadnym wypadku, a jej twórcy zawsze, zawsze głosowali na Putina. Tak samo zresztą zaczyna się kolejna gra, Omon Simulator. Omon są to rosyjskie jednostki specjalne, służące dla rozpędzania protestów, ogólnie zaprowadzania porządku i są krytykowane szeroko za ich brutalność. Tutaj właśnie widzimy jednostki OMON-u i rolą gracza jest właśnie rozpędzanie protestów, które odbywają się na rosyjskim osiedlu. Można wybrać jedną z wielu postaci, między innymi zwykłego przedstawiciela OMON-u, Putina, czy tutaj Aleksieja Nawalnego, przedstawionego w tej grze, nazwanego w tej grze Aleksiejem Karnawalnym. Tutaj na przykład ma taką zieloną-niebieską twarz, co nawiązuje do incydentu, kiedy opozycjonista został kiedyś oblany farbą, która i tak chodzi przez kilka dni. Tutaj widzimy jednostki OMON-u, które jadą do rozpędzenia protestów. Sztab Aleksieja Karnawalnego, a także czasami można w grze ominąć przedstawicieli partii rządzącej, którzy śpiewają pieśni patriotyczne i wysławiają Władimira Putina. Protestujący to przede wszystkim krytykujące rosyjską władzę, zarówno Władimira Putina, jak i czasami Miedwiediewa, a także przedstawiciele społeczności LGBT. W grze pojawia się także sam Putin oraz Donald Trump, którego można zresztą aresztować. Gra jej charakteryzuje się wysoką brutalnością ze względu na to, że można bić protestujących pałkami, oddawać na nich moc i generalnie myślę, że jest trochę komentarzem co do właśnie tych jednostek w Rosji. Kolejną grą jest gra Nalogi, która wygląda na typową produkcję JRPG, taki gatunek gier raczej toczący się w świecie fantasy, jest to z walkami turowymi. Prawdopodobnie wygląda tak, mimo że przedstawia teoretycznie współczesną Rosję, ze względu na użycie tak zwanych gotowców graficznych, z których mogą korzystać twórcy gier, na przykład właśnie budynków, wyglądu jednostek.
Bohaterki to dwie dziewczyny, Zofia i Anna, które starają się otrzymać paszport i wyruszają w tym celu w długą drogę przez kolejne pokoje urzędów, gdzie walczą z urzędnikami i ludźmi czekającymi przed nimi w kolejkach. W grze pojawia się Aleksiej Nawalny, narysowany realistycznie, prowadzący protest i walczący ze zwolennikami Putina. Tutaj na przykład widzimy jedyny tak zwany quest w grze, który składa się z etapu dostać się do pierwszego biura, do drugiego biura, dostać dokument PIT-2, pójść do kolejnego biura, wyjść z kolejnego biura, pójść do trzeciego biura, otrzymać dokument, który potwierdza, iż obywatel nie jest wielbłądem, który jest konieczny dla otrzymania paszportu i jak jest podkreślone w grze, kiedy urząd kontroli wielbłądów znajdzie obywatela, że nie jest, znaczy odkryje, że obywatela nie jest na liście, to dokument potwierdzający może dostać już po 2 miesiącach. Inną grą jest Watnik Simulator, w której można wcielić się w postać właśnie watnika, chociaż nie dzieje się tutaj za dużo, ale można klikając modlić się do Władimira Putina, a także pić wódkę na cześć Rosji. Szeroką kategorią gier są gry umożliwiające samo wcielenie się w Putina, na przykład tutaj gra Putin Life, życie Putina, która także jak jedna z pozycji jest klikerem. I gracz tutaj stara się uniknąć obalenia przez opozycję, przez własnych obywateli. W tym celu może stawiać budynki, takie jak bary z szarmą, wiele, wiele cerkwi. Z jakiegoś powodu nie może stawiać dróg rowerowych. I może także używać propagandy, na przykład przekupywać wideoblogerów na YouTubie, aby chwalili władzę, a także na przykład aresztować ludzi ze względu na obrazę uczuć religijnych. Opcją jest także rozstrzelanie wszystkich niezadowolonych. Inną pozycją umożliwiającą wcielenie się w Putina jest gra Putin Takes Taxes, w której gracz jako Putin zaczepia przypadkowych przychodniów i każe im płacić podatki, jeżeli tego nie zrobią, wsadzać ich do więzień. W innej produkcji, tutaj Putin Runout, gracz wciela się w Putina, który wybiegnie poprzez tłum opozycjonistów i przedstawicieli społeczności LGBT i ginie w momencie, kiedy wpadnie na jednego z nich. W innej jest dosłownie samolotem rosyjskim, który bombarduje ISIS, którego przedstawiciele są zaprezentowani w dosyć rasistowski sposób. W innej natomiast produkcji Putin bohatersko gasi pożary rasów. A w innej można sterować głową Putina, która leci w powietrzu w grze wzorowanej na popularnej grze Flappy Bird. Nie tylko w Putina, ale także w Aleksieja Nawalnego można wcielić się w grze Putinoids versus Nawalniac, która jest bardzo drobną grą, tutaj awatar gracza. W tym przypadku przedstawiającego Aleksieja Nawalnego, strzela w swoich przeciwników, putinoidów, ale opis tej gry jest bardzo szeroki. Mówisz, gracz może wcielić się w przedstawiciele przyszłej Rosji, których już nie ma raczej obywateli, są raczej tylko cyborgi, a konkretnie właśnie putinoidy i nawalniaty, które nie za wiecznie walczą ze sobą. Poruszający temat innego polityka jest gra Nawalny, A Nightmare of Corrupt. Jest to produkcja będąca raczej w klimacie horroru, gdzie gra się jako
z tego co zrozumiałam, skorumpowany przedstawiciel władzy i budzi się w przyszłej Rosji podczas wyborów w 2024 roku. Kiedy to rządzi Putin? Przepraszam, ile jeszcze mam czasu? Proszę już zmierzać do końca w zasadzie. Dobrze, dobrze. Jeszcze minutę, dwie. A, dobrze. W którym głównym przeciwnikiem tego skorumpowanego urzędnika jest właśnie opozycjonista Nawalny. Ściga on go po opuszczonym budynku, w którym są bezpieczne lokacje oznaczone właśnie przez tutaj, jak widzimy, detektory Nawalnego, które naukowcy stworzyli, aby wykrywać go i usuwać. Gra kończy się stwierdzeniem, że w kraju dzieje się obecnie źle, dziękuję za przejście, ale przede wszystkim trzeba coś działać w Rosji, gdyż w innym przypadku Rosja nie ma żadnej przyszłości i jedynym wyjściem jest właśnie Prekrasnaya Rosja buduje się, bo ona nawiązująca do partii Aleksieja Nawalnego. Kolejną grą jest, jeszcze jedną grą jest gra, w której ludzie z całej sceny politycznej rosyjskiej walczą ze sobą. Jest w zwykłej bijatyce, każdy ma swój charakterystyczny atak i gra kończy się także podziękowaniami dla gracza, a także kieruje do niego prośbę, aby więcej zainteresował się sceną polityczną w Rosji i dzięki większemu zainteresowaniu społeczeństwa ma nadzieję, że politycy staną się bardziej poważni, a sama polityka bardziej odpowiedzialna. Jak widzimy, w tych grach cyfrowych Rosja jest przedstawiona w bardzo raczej negatywny sposób, częściowo właśnie przez autostereotypy na temat gopników i watników i pokazująca po prostu smutek i niski poziom życia w Rosji, ale jednocześnie zawsze jest przedstawiona trochę z perspektywy dumy narodowej. Putin jest przedstawiony często jako właśnie niemoralny polityk, który prawie zawsze wygrywa wybory przez nieetyczne działania, jak korupcja. Ale jest też często superbohaterem walczącym o swoich obywateli. Niestety nie znalazłam za dużo gier przedstawiających Rosję w pozytywny sposób, więc uważam, że dużo to mówi w tej chwili o tej warstwie graczy grających w gry poruszające temat Rosji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo pani Jagodo za tą niesamowicie ciekawą prezentację o grach. Dla mnie też była wyjątkowo ciekawa, ponieważ sam jestem graczem, ale do tego odniosę się w późniejszej części dyskusyjnej. Teraz oddaję głos pani Dominice Kuny, która już jest z nami. Bardzo proszę pani Dominiko. Dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać dobrze i wyraźnie. Dobra, dziękuję. Ja nie mam prezentacji, więc chyba pozostanę w ten sposób. Mogę się tutaj pokazać. Dobra. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Nazywam się Dominika Kuna i chciałabym przedstawić referat na temat kto na co zasługuje, Anna Shirley o współczesnej sprawiedliwości. Moje rozważania warto zacząć od teoretycznych aspektów tematu. Należy zatem odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest sprawiedliwość, jak zmieniało się jej rozumienie i postrzeganie na przestrzeni wieków. Przepraszam bardzo jeszcze, ale tak? Czy pani Jagoda może wyłączyć prezentację, wtedy będzie pani na całym ekranie. O, super, dziękuję bardzo, proszę bardzo kontynuować. Dziękuję. Pod koniec chciałabym również ocenić niektóre przykłady współczesnej sprawiedliwości oczami Ani Shirley, znanej Ani z Zielonego Wzgórza, bohaterki pisarki Lucy Mount Montgomery. Jednak spróbujmy odpowiedzieć na postawione pytania po kolei.
Zgodnie z definicją przedstawioną przez rzymskiego prawnika Ulpiana, sprawiedliwość jest nazwą dla trwałej i niezmiennej woli oddawania każdemu tego, do czego ma on prawo. Nie określa się natomiast miar praw drugiego, które należy oddawać. Można zatem rozprawiać o sprawiedliwości w odniesieniu do czynów i ludzi, konieczne jest jednak podjęcie refleksji nad regułami, które mogłyby należycie kształtować wolę, chroniąc lub określając respektowanie przez nią praw innych. Istnienie reguł związanych u Ulpiana, jak w tradycji sokratejskiej, porządkujący wolę rozum, który przekracza to, co jednostkowe, stanowi źródło poznawalnych dla umysłu jednostek. Skojarzenie sprawiedliwości z regułami lub normami, z prawem jako ich zbiorem, jest istotne, o ile mają być arbitralnie ustalone przez ich posiadaczy, lecz określać miary dla wszystkich ma to być więź podstawowa, spajająca dla wszystkich i wyznaczająca miarę ich uprawnień. Werner pisał, iż już starożytnym Grekom rozbieżność norm prawnych obowiązujących w poszczególnych państwach dowodziła, jak względne jest pojęcie prawa w ogóle. Dlatego też Platon, uwzględniając skazaną już przez Solona więź sprawiedliwej polis i odwiecznych zasad rozumu i moralności, sądził, że Rzeczpospolitość zasługuje na swą nazwę, o ile jest sprawiedliwa. Zwalczał tym samym tezę sofisty Trazymacha, jakoby sprawiedliwość była wyrazem interesów silniejszej grupy. Warto dla późniejszych rozważań zwrócić również uwagę na analogię wskazaną przez Platona. Państwo jest większe od jednego człowieka, to może i większa sprawiedliwość mieszka w tym, co większe i łatwiej ją tym rozpoznać. Zresztą też impulsem dla skonstruowania państwa była potrzeba definitywnej odpowiedzi na sofistyczną krytykę sprawiedliwości. Pojawia się konieczność postawienia pytania o tym, czym jest sprawiedliwość i odpowiedzenia na nią. Jaką ma sprawiedliwość wartość dla człowieka? Czy ma wartość tylko wewnętrzną, czy tylko użyteczność zewnętrzną, konwencjonalną, prawną? Skoro sprawiedliwość znajduje się tak w jednostce, jak i w państwie, lepiej jest obejrzeć się w państwie, nie jakim powiększeniu. Ponadto po rozwadze męstwie i mądrości sprawiedliwość staje się jedną z cnót kardynalnych, zatem umożliwia zakorzenienie się pozostałym cnotom. Sprawiedliwość jest zaś tą dyspozycją władzy duszy, która sprawia, że każda wykonuje właściwą sobie funkcję i w konsekwencji, zależnie od swojej natury, panuje lub pozwala nad sobą panować. Każda sprawiedliwość jest więc zgodna z naturą. Platońskie określenie sprawiedliwości rozwinął Arystoteles, zwłaszcza w etyce nikomachejskiej, według którego sprawiedliwość była tożsama z doskonałością etyczną, objawiającą się w stosunkach między ludźmi i odnoszącą się do sprawiedliwego wymierzania nagród i kar oraz sprawiedliwego podziału dóbr. Dotąd nieobecny problem sprawiedliwości jako woli Bożej, która zajmuje właściwy stosunek do stworzenia, ujawnia chrześcijaństwo, odpowiadające naturze obydwu członków relacji. Jedyną normą sprawiedliwości Boga jest jego własna wola, która jest tożsama z jego istotą. Sprawiedliwość wymaga wypełnienia prawa jego wyrazu woli Boga, powodowanego miłością do niego i do bliźnich, wiążącego się z pomocą im udzielaną. Sprawiedliwość utożsamiająca się z miłością i doskonałością moralną jest dziełem łaski Bożej w człowieku i owocem jego wiary w Chrystusa. Podobnie sądził święty Ambroży, który zastąpił cyceronową naturę ponad prawem cesarzy, których sprawiedliwość, o ile pochodzi od niewierzących Chrystusa, staje się ze swej istoty problematyczna. To wiara czyni człowieka sprawiedliwym, a nie prawo, ponieważ sprawiedliwość nie rodzi się z prawa, lecz z wiary w Chrystusa. Podobnie również rzecz ma się w nauce świętego Augustyna. W jego dziele o Państwie Bożym, w którym akcent wspólnotowości nie tylko za stoikami, ale także ze świętym Ambrożem stanowi ośrodek państwa. Nie mogą mówić o sprawiedliwości ci, którzy nie służą Bogu, którzy nie posiedli wiedzy o rzetelnej sprawiedliwości. Święty Augustyn godzi się w pewnym sensie na definicję Cycerona, jednak odmawia jej dwóch znaczących elementów, na których ta jest wsparta: sprawiedliwości właśnie oraz pożyteczności. Wspólnym mianownikiem może tu być jednak stanowisko, iż państwo może być bardziej lub mniej zepsute, lecz tak długo jak grupuje wielość ludzi połączonych tym, co wspólnie honorują, tworzą państwo. Rozumowanie Augustyna różni się opcji dominującej w starożytności. O ile Platon kojarzył sprawiedliwość z pozostawieniem na właściwym miejscu, Augustyn traktuje sprawiedliwość jako konsekwencję, aniżeli warunek porządku. Z kolei święty Tomasz przyjmuje określenie Ulpiana, iż sprawiedliwość to stała dyspozycja woli, by każdemu oddać to, do czego ma prawo, wykazując, że człowiek może być sprawiedliwy lub sprawiedliwy tylko względem, lub niesprawiedliwy tylko względem drugiego. Zagadnienie sprawiedliwości stało się problematyczne już na przełomie XVI
XVII wieku. Hugo Grotius, twórca postaw prawa międzynarodowego publicznego, wskazał, że natura skłania wszystkich ludzi i inne żywe istoty do szukania własnych korzyści. Zarówno ten myśliciel, jak i Hobbes uważają, że jedną z najważniejszych zasad sprawiedliwości lub prawa natury jest konieczność zaistnienia przymusu. W okresie oświecenia Hume wprowadził pojęcie sprawiedliwości z egoizmu i ograniczonej szczodrobliwości ludzi oraz braku rzeczy zaspokajających ich potrzeby. Sprawiedliwość ma charakter konwencjonalny, a ustalenie jej reguł jest zależne od różnorakich interesów. Natomiast według Rousseau pojęcie sprawiedliwości zakłada również równość, która oznacza, że wszyscy bez względu na jakiekolwiek różnice są do pewnego stopnia tacy sami. Dlatego jest ona możliwa jedynie w takim państwie, które dzięki swym prawom znosi różnice między ludźmi, zrównując wszystkich jako obywateli mających te same uprawnienia. Podobnie Kant, w odróżnieniu od starożytności, określał sprawiedliwość nie jako cnotę, ale jako etyczną postawę społeczeństwa obywatelskiego, które powstaje dzięki współpracy rozumnych obywateli. Także według Hegla wiąże się ona bezpośrednio z ustanowieniem obywatelskiego państwa prawa, które stanowi urzeczywistnienie idei sprawiedliwości i wolności. Marx wiązał jej pojęcie ze stosunkami produkcji, podkreślając, że różne systemy społeczne miały własne wyobrażenia sprawiedliwości. Natomiast niesprawiedliwe we wszystkich poprzednich systemach było według Marksa prywatne dysponowanie własnością, dlatego założeniem sprawiedliwego porządku społecznego jest uspołecznienie własności i oddanie każdemu według jego potrzeb. Współczesną, opartą na umowie społecznej teorię sprawiedliwości rozumiał Rawls. Według niej zasadami są te zasady życia społecznego, na które zgadzają się wolne i racjonalnie działające podmioty, które ze względu na niemożliwość bezstronności abstrahują od swych konkretnych potrzeb, celów, interesów i pozycji społecznej. Różne środowiska różnie eksponowali wagę sprawiedliwości społecznej. Socjaliści wiązali ją z człowieczeństwem, konserwatyści znajdowali jej miarę w zakumulowanej mądrości rozwijającej się ewolucyjnej wspólnoty politycznej, a anarchiści konsekwentnie wykluczali narzucanie jej miar z zewnątrz, żądając, by było ono ustalane w wolnym porozumieniu jednostek. Odroczenie myśli o sprawiedliwości wielu kojarzy z wystąpieniem Rawlsa, promotora rehabilitacji nowożytnego prawa naturalnego, jako krytyki ponad pozytywnej prawa i państwa, związanej z próbą wskazania kryteriów, przy użyciu których można ocenić zasadność norm przyjmowanych w procesie legislacyjnym przez prawodawców. Sprawiedliwość buduje, a nie niszczy, prowadzi do pojednania, a nie popycha do zemsty. Tkwi korzeniami w miłości, gdy zatem sprawiedliwość zostaje oderwana od miłosiernej miłości, staje się zimna i bezlitosna. I tym zakończeniem części historycznej, wprowadzającej, chciałabym przejść do następnej części mojego referatu, w której przedstawię przykłady współczesnej sprawiedliwości. Michael Sandel w swojej publikacji Sprawiedliwość, jak postępować słusznie, przedstawił przykład sporu o młodą cheerleaderkę, która ze względu na swoją chorobę nie była traktowana jako zdrowa część drużyny. Tenilnacki to, jak nazwał sam autor, krótki kurs arystotelesowskiej teorii sprawiedliwości. Dla filozofii politycznej Arystotelesa centralne są dwie idee obecne w sporze o cheerleaderkę. Sprawiedliwość jest teologiczna. Tworząc prawo, musimy określić telos, czyli cel lub istotę danej praktyki społecznej. Sprawiedliwość jest prestiżowa. Dyskutując o telosie danej praktyki lub spierając się o niego, przynajmniej po części, dyskutujemy lub spieramy się o to, jakie cnoty powinny wyróżniać i nagradzać. Zrozumiawszy siłę tych dwóch aspektów, odnajdziemy klucz do zrozumienia etyki i polityki Arystotelesa. Współczesne teorie sprawiedliwości starają się rozdzielić kwestię bezstronności i praw od sporów o honor, cnotę i zasługi moralne. Szukają takich zasad, które będą neutralne w odniesieniu do celów, żeby ludzie mogli wybrać własne cele i do nich dążyć. Stanley Gryta uważa, że sprawiedliwość nie może być neutralna pod tym względem. Jego zdaniem nie unikniemy w dyskusji tematu honoru, cnoty i dobrego sposobu życia. Co więcej, uważa on, że sprawiedliwe jest dawać każdemu to, na co zasługują, czyli przydział pewnych rzeczy pewnym osobom. Ogólnie rzecz biorąc, równi powinni mieć równy udział. Jednak równy zależy od tego, co przydzielimy oraz jakie cnoty są istotne w kontekście tych rzeczy. Proponowany przez Arystotelesa tok rozumowania, który łączy cel istnienia danego dobra z jego odpowiednią alokacją, stanowi przykład argumentacji teologicznej. Według niego, żeby określić sprawiedliwy sposób dystrybucji dobra, musimy się zastanowić nad telosem albo przeznaczeniem dystrybuowanego dobra. Takie założenie może prowadzić do powstania zjawiska trącącego o określenie go oksymoronem sprawiedliwej dyskryminacji.
I choć wydawać by się mogło, że jest to dość dziwne myślenie o tej idei, to pod niektórymi względami bardzo przekonujące, gdyż przynosi korzyści. Choć z nadejściem nowoczesnej nauki w przyrodzie przestano dopatrywać się znaczącego porządku, pokusa teologicznego porządkowania świata już jako pewnej całości nie zniknęła. Już przecież sam Kubiś Płychatek za pomocą takiego rozumowania znalazł odpowiedź, dlaczego miód jest robiony. Oczywiście, by go jeść. Większość z nas wyrasta z takiej wizji świata naturalnego, a odrzuciwszy myślenie teologiczne w dziedzinie nauki, mamy skłonności do odrzucenia go również w kontekście polityki i moralności. Ciężko jednak spojrzeć na ideę, na przykład akcji afirmatywnej, polityki, bycia dobrym człowiekiem, pracy czy niewolnictwa, bez skonfrontowania ich z własnymi założeniami. Doskonały przykład stanowią uniwersytety, których definicja telosu determinuje dobór właściwych kryteriów rekrutacyjnych. Spory takiej natury potwierdzają tezę, iż spory o sprawiedliwość to spory o jej telos, cel danej instytucji społecznej, która odzwierciedla konkurencyjne wizje cnót, które dana instytucja powinna nagradzać i wyróżniać. Co jeśli ludzie nie zgadzają się co do telosu danej instytucji? Jak znaleźć konsensus? Arystoteles uważa, że owe cele można jasno wykrystalizować, poza tym nie są one dane raz na zawsze. Michael Sandel podejmuje kroki, by rozstrzygnąć spór o cele danej praktyki społecznej i jaką rolę w tym procesie odgrywa prestiż i cnota. Najpełniejsza odpowiedź Arystoteles daje w swojej teorii polityki. Ważną ilustracją arystotelowskiej teorii sprawiedliwości jest sprawa Casea Martina, który był zawodowym golfistą z chorą nogą i z tego powodu poprosił o Związek Zawodowych Golfistów o zgodę na korzystanie z wózka golfowego podczas turnieju. Przekonywał, że ustawa o niepełnosprawnych z 1990 roku zobowiązuje do pewnych ustępstw, o ile zmiany nie wpłyną w fundamentalny sposób na charakter danej działalności. Największe gwiazdy również broniły zakazu, argumentując, iż wózek zapewniałby możliwość odpoczynku. Rozpatrzenie sprawy przez sąd wymagała od niego, by ustalił istotę sportu, naturę golfa. Sąd uznał w rezultacie, że czyniąc pewne ustępstwo w związku z niepełnosprawnością Martina i pozwalając mu na korzystanie... Przepraszam, pani Dominiko, zostało pani 3 minuty. Dobra, dziękuję. Ponadto warto również zaznaczyć, że Związek i czołowi golfiści chcieli, żeby ich sport był szanowany jako dyscyplina, gdyż gdyby chodziło jedynie o fair play, należałoby pozwolić wszystkim golfistom korzystać z wózków podczas turniejów. Niezależnie od tego, kto ma rację w tej sprawie, spory o sprawiedliwość i prawa są często sporami o cel instytucji społecznych, a rozdzielenie przez niedobre oraz wyróżnienie i nagradzanie cnoty. Chciałabym jednak powrócić do przytoczonej, znaczy liderki. Jej smutek wynikał przede wszystkim z poczucia braku sprawiedliwości, czym właściwie jest owo poczucie sprawiedliwości. Sprawiedliwość możemy rozumieć jako zasadę wyższą od prawa i której prawo powinno podlegać. Stan zgodny z prawem stanowionym przez prawo, główna cnota duszy według Platona, cnota kardynalna, odpłata w życiu wiecznym, wysoka jakość religii międzyludzkich, wartość. Doświadczamy naszego poczucia sprawiedliwości najpierw jako oburzenia, że my lub ktoś dla nas istotny został potraktowany krzywdząco. Negatywna forma poczucia sprawiedliwości jest zgodna z poczuciem krzywdy. Pozytywna forma poczucia sprawiedliwości wydaje się być zatem rodzajem satysfakcji, tak jak inne poczucia i intuicje. Nasze poczucie sprawiedliwości może zawodzić i może być tylko elegancką nazwą naszego egoizmu, chciwości, głupoty. Wyrażone są zatem formy, z których poczucie sprawiedliwości jest budowane, a szczegółowa treść poczucia sprawiedliwości jest pochodną naszej osobowości, doświadczeń życiowych oraz treści kultury, w której żyjemy. Jaką ocenę pozostawiłaby zatem Anna Shirley? Jej wrażliwość z pewnością kierowałaby się sercem oraz dobrocią dla drugiego człowieka. Gdzie umiejscowić zatem taką tendencję? Myślę, że nie mieści się ona w żadnym schemacie, a miejsce znajduje jedynie wyobraźni Ani. Jednak rudowłosa dziewczynka zwraca naszą uwagę na bardzo ważny aspekt, by w życiu dopuścić czasem uczucia, religię, namiętności. Zrobić to, byśmy nie stali się sztywnie zamkniętymi w trudnych przepisach jednostkami pozbawionymi abstrakcyjnego myślenia. Wrażliwość na cierpienie każdego, szczere zainteresowanie ludźmi i ich losami sprawiły, że współczuła i pomagała wszystkim, niezależnie od wieku, pozycji społecznej i poglądów. Wyobraźnia łączy się u niej z wielką siłą emocjonalnego przeżywania rzeczywistości. Przykłady mogą stanowić sytuacje, gdy pan Lindę nazywają brzydką i to dziewczynka musi wykazać skruchę, przepraszając kobietę. Inny to sytuacja w szkole, gdy Ania musiała ponieść karę za nieodpowiednie zachowanie Gilberta. Jej idealizm, walka z konwenansami i tradycjami małego miasteczka ukazane są również w kolejnych częściach powieści. Są one podobnie trudne jak problemy naszej współczesności, bo choć czasy się zmieniły i treść problemów również, nasza sytuacja oraz konieczność radzenia sobie z nimi pozostanie naruszona.
W zachowaniu Ani również dostrzegamy pierwsze oznaki sprawiedliwości, a nawet feminizmu, kiedy wykrzykuje, dziewczynki mogą robić to samo, co chłopca, a nawet więcej. Jaki zatem jest przepis Ani Zielonego Wzgórza na dobre życie? Jak mawiała opiekunka rudowłosej dziewczynki, nasze życie bywa bogate lub ubogie, zależnie od tego, co w nie wkładamy, a nie od tego, co z niej czerpiemy. I tutaj chciałabym się jeszcze posłużyć na koniec takim przykładem purpurowych serc, czyli od 1932 roku Armia Stanów Zjednoczonych przyznaje medale żołnierzom rannym lub zabitym w walce z wrogiem. Od wybuchu obecnych konfliktów zbrojnych w Iraku i Afganistanie rośnie liczba weteranów wojennych. Przepraszam Pani Dominiko, niestety musimy już kończyć, czas minął. Dziękujemy za wypowiedź. Dobra, dziękuję, już kończyłam. Dobrze, w takim razie dziękuję wszystkim prelegentom za wypowiedzi, za prezentację. Teraz przechodzimy do części dyskusyjnej. Jeśli Państwo chcą, mogą włączyć sobie kamery, jeśli nie, zostawiam to do Waszej dyspozycji. Ja będę Wam czytał pytania, będę moderował dyskusję, a zatem czy trochę arbitralnie oczywiście, no ale przecież jestem moderatorem, więc od tego jestem, więc ja bym zaczął od Pani Agaty. Wracając właśnie do Truman Show, mamy tutaj jedno pytanie, znaczy mamy w zasadzie dwa pytania do Pani Agaty. Pierwsze z nich jest od naszego dobrego znajomego Pana Tomasza Synowca. Pytanie brzmi, czy Truman Show można traktować jako alegorię jaskini platońskiej, jako odbicie prawdziwego świata? Tak, dziękuję za to pytanie. Oczywiście można jakby w pewien sposób to tak traktować i to nawet by było trochę alegoryczne względem samego gnostycyzmu, bo jaskinia platońska właśnie u Platona, ten dualizm jakby się pojawia i u Platona i się pojawia w wypadku tutaj gnostycyzmu. No i ten świat materii możemy utożsamiać z jaskinią platońską, a świat idei u Platona możemy utożsamiać z tą pleromą z gnostycyzmu, więc tutaj jak najbardziej istnieje takie przełożenie. No chociaż tak jak też już wspominałam w trakcie swojej prezentacji, trochę jakby Truman Show ma taką budowę szkatułkową, że my nie jesteśmy w stanie jakby tego świata tak rzeczywiście dualistycznie gdzieś tam podzielić, tylko my jesteśmy oglądającymi pewien film i ten jakby film jest też przez kogoś tworzony i potem jakby w tym filmie też występuje taka budowa szkatułkowa, bo to Sea Heaven jakby jest tam stworzone i oglądają to osoby, które znowu my też oglądamy i tak dalej. Więc jakby tu zależy jakby na którym elemencie tej szkatułki byśmy się zatrzymali, tak najbardziej tak. A jakby to pytanie jest o tyle ciekawe, że jakby i gnostycyzm i gdzieś tutaj, jeśli chodzi o te koncepcje platońskie w kontekście Truman Show, tak naprawdę się odwołują do takich pytań, które też zadaje trochę teodycea chrześcijańska, do takiego unde malum, skąd jest tak naprawdę zło. I myślę, że tutaj te koncepcje właśnie w kontekście Truman Show gdzieś jakby próbują nam właśnie zadać to pytanie, na które do końca jakby też nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć w 100%. Rozumiem, ale mamy tu jeszcze drugie pytanie od pani Adriany Marszałek. Rozumiem, że to pytanie jest nawiązane do roku 1984, ponieważ pojawił się tu motyw Wielkiego Brata. Pytanie brzmi, czy motyw Wielkiego Brata można utożsamiać z gnostyckim Demirugiem? Nie wiem, czy można jakby utożsamiać. Wydaje mi się, że nie do końca. Można utożsamiać Krzysztofa z takim wielkim bratem, bo ten wielki brat rzeczywiście tam patrzy i ten Krzysztof też pod sam koniec jakby do niego przemawiał jak taki wielki brat i próbował przekonać Trumana, żeby został w Sea Heaven. Ale jeśli chodzi jakby o utożsamianie samym Demiurgiem, to nie, przez to, że gdzieś tutaj w tych mitach gnostyckich istnieje ten taki religijny jakby gdzieś tam ten pierwowzór i tutaj często się jakby to odwołuje jednak do tych wierzeń po prostu gnostyckich z drugiego i z trzeciego wieku i to jednak było to, z czego jakby ten sam gnostycyzm się wziął, a jeśli chodzi o tego wielkiego brata, to nie do końca, więc może nie utożsamiałabym tego, ale gdzieś tam jakby jeśli chodzi o koncepcję, to myślę, że są jak najbardziej podobne. I w wielu jakby tekstach kultury, jeśli się gdzieś pojawi Demiurg, to myślę, że cech Wielkiego Brata też się możemy doszukiwać. Rozumiem. Dziękuję w takim razie za poruszenie tego wątku. Czytam teraz następne pytanie, także od pani Adriany Marszałek. Teraz to pytanie jest skierowane do pani Anny. Oczywiście pozdrawiamy panią Adriannę Marszałek.
Oczywiście, jak najbardziej, tak. Czy według Pani istnieją jakiekolwiek ograniczenia propagandowych interpretacji sztuki? Czy raczej my, jako konsumenci kultury, możemy robić z nią wszystko? Tak brzmi pytanie. No, wydaje się, że jakby propaganda może zrobić z każdym dziełem sztuki to, co chce, tak? Jakby taki jest trochę jej cel, tak? Jakby żeby każde dzieło sztuki można odpowiednio jakby zinterpretować, tak? Jakby nawet dzieło, które jakby przeciwstawia się jakby danej ideologii, tak? To może być zinterpretowane w taki sposób, że no albo okazuje się ją wychwalać, tak, albo okazuje się jakby jest w pewien sposób zohydzane, więc myślę, że nie ma takich ograniczeń i wiadomo, że my też możemy interpretować dzieło sztuki jak nam się podoba. Na co ja chciałam zwrócić uwagę, że po prostu nie zawsze ta propaganda jakby oparta tylko na emocjach, tak? Jak tylko na takim prostym wzbudzaniu afektów, nie zawsze ona jest najefektywniejsza. I też wydaje mi się, że właśnie te dzieła, które realizują tą wzniosłość, są właśnie dla propagandy jednak najcenniejsze. Także jakby wiadomo, że na takim prostym przekazie no, nie jest w stanie się za tym po prostu porwać tłumów. Okej, okay, rozumiem, świetnie. Teraz poczytamy. Chwileczkę, miałem tu jeszcze pytanie jedno do pana Marka, tylko już mi to uciekło. O, już mam, od pani Agnieszki Wierzby. Czy politycznością w sztuce można się dopatrywać zarania dziejów, czy możemy oddzielić sztukę od polityczności? Tak brzmi pytanie. Przepraszam, musi pan sobie włączyć mikrofon. Dziękuję. O, fantastycznie. Dziękuję. Czy od samego zarania dziejów nie jestem przekonany, ponieważ no, jeżeli popatrzymy na, nie wiem, malowidła w Lascaux albo w Altamirze, czy tam pojedyncze dolmeny, no to tak naprawdę możemy spekulować, ale nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, o co chodziło. Natomiast idąc tu trochę za wywodem pani Anny, wydaje mi się, że w momencie, w którym pojawiają się większe społeczności, a także dzieła osiągają pewien rozmach, który gwarantuje tą właśnie kategorię wzniosłości i ona się pojawia, wydaje mi się, że od tego momentu możemy mówić o funkcji politycznej właśnie każdego dzieła. I tam była druga część tego pytania jeszcze? Było tak. Pytanie brzmi dokładnie, czy polityczność w sztuce można się dopatrywać zarania dziejów? To jest pierwsza. I czy możemy oddzielić sztukę od polityczności? Czy możemy oddzielić sztukę od polityczności? Wydaje mi się, że generalnie nie do końca jesteśmy w stanie to zrobić, ponieważ na pewno nie możemy zdecydować, czy świat polityki uzna jakąś sztukę za polityczną, ponieważ tak jak tutaj mówili przedmówcy, z każdego dzieła można zrobić temat polityczny i każde dzieło może się stać narzędziem propagandy. Patrząc z perspektywy twórcy, no to wydaje mi się, że ja na przykład jestem architektem, no i to, co mówiłem właśnie w tym moim wystąpieniu, że wybierając dziedzinę sztuki, która jakby nie daje się tak łatwo zaszufladkować i daje możliwość wielości interpretacji, możemy sprawić, że nasza sztuka będzie, czy tam twórczość, powiedzmy twórczość, będzie mniej polityczną, natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie wyeliminować jakby interpretacji właśnie politycznych, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że jakby tworząc i wyrażając siebie, zawsze wyrażamy też swoje poglądy i jakby nie możemy do końca jakby rozdzielić swojej osobowości i wyciąć jakby fragmentu tego naszego światopoglądu z naszej twórczości, tak mi się wydaje. Ja w zasadzie też bym się tutaj zgodził z takim właśnie podejściem, że nie da się od tego odciąć, zwłaszcza u nas w Polsce.
tutaj jedna z prelegentek, jedna pani doktor, akurat mi wyleciała nazwisko z głowy, ale też mówiła, że my w Polsce bardzo właśnie lubimy słuchać o samej polityce i też, ale aczkolwiek brać udział w głosowaniach to już mniej chętnie, no ale to może nie będę się wypowiadał. Tak, to jeszcze... Tutaj jest jeszcze pytanie do pana Marka, od pani Marty Dąbrowskiej, może je przeczytam. Czy może pan przybliżyć zmiany, jakie zostały wprowadzone w budowlach typu Hanga Sofia podczas przejścia z użytkowania przez społeczność chrześcijańską a islamską? Zmiany w Hagi Sofii z chrześcijaństwa na islam. Wydaje mi się, że nie były to wcale takie duże zmiany, ponieważ te meczety, które dzisiaj znamy, czyli przykryte kopułami i w takiej formie, jaką dzisiaj jakby utożsamiamy z meczetem, były wzorowane na świątyniach bizantyjskich, chrześcijańskich. Ponieważ w miarę podbojów świata islamskiego te budynki były przejmowane i adaptowane na meczety. Tak więc wydaje się, że jakby skoro ten budynek i tego typu budynki były wzorem dla przyszłych budowniczych meczetów, to te zmiany nie były takie duże. Analogicznie do kościołów zachodnich, które bazyliki, tak, były budynkami cywilnej władzy rzymskiej, targowo-sądowymi, a teraz jakby po dziś dzień są wzorami dla naszych kościołów. I jeżeli chodzi o samą Hagię Sofię, no to podstawową i największą zmianą było dobudowanie tych minaretów, które są takim jakby w przestrzeni symbolem właśnie islamu. Poza tym należało wynieść wszystkie meble, no bo jak wiadomo, w sali modlitewnej nie może się znajdować jakby za dużo wyposażenia, ponieważ tam na modlitwy odbywają się na ziemi. No i oczywiście jest też kwestia przedstawiania, ponieważ sztuka chrześcijaństwa jest przedstawiająca. W islamie istnieje zakaz przedstawiania postaci, tak więc zamalowano albo zniszczono wszystkie mozaiki. Przy czym teraz można je znowu podziwiać, no bo Hagia Sofia jest teraz muzeum, no więc odnowiono te elementy chrześcijańskie, pozostawiając te islamskie. Tak, ja bym też chciała powiedzieć, że chyba to przekształcanie takich kościołów na inne wyznanie jest powszechne nie tylko w wypadku Hagi Sofii, ale też taki przykład z bardziej rodzimego podwórka, bo na ulicy Grodzkiej w Krakowie, jakby zaraz kościół, który jest wzorowany na kościele Piotra i Pawła, który jest znowu wzorowany na Jezu, też jest kościół, który kiedyś był katolicki, a teraz jest kościołem ewangelickim i dlatego jest jednym z niewielu kościołów ewangelickich, które są pod jakimś wezwaniem. Nie pamiętam niestety teraz pod jakim, ale jakby to jest ta pozostałość właśnie po tym katolicyzmie, a w tym momencie to jest kościół ewangelicki. Tak, także wydaje mi się, że to jest jakby dowód na to, że architektura naprawdę jest bardzo jakby pojemna, jeżeli chodzi o możliwe znaczenia, które możemy do niej wkładać. Dobrze, więc uznajmy ten wątek za zakończony. Mam tutaj pytanie do pani Jagody. Czy były podejmowane próby cenzurowania gier typu indie w Rosji? Nie słyszałam o takich próbach. Myślę, że gry te mają po prostu za mały zasięg i mają zbyt małe znaczenie, żeby ktoś się nimi zajął w tej kwestii, ale za to są działania w inną stronę, a mianowicie w Rosji z tego co wiem sponsorowane jest powstanie gier o charakterze patriotycznym, co ostatnio się ma miejsce w wielu krajach w Polsce, także właśnie wiem, że są przeznaczone pieniądze na to, aby powstały gry promujące Polskę, więc myślę, że to właśnie bardziej walczy się ze stereotypami w taki sposób. Po prostu przez próbę stworzenia pozytywnego obrazu, ale póki co na pewno w Rosji nie widzę tego efektu na rynku gier. W Polsce trudno powiedzieć jeszcze. Czyli to są gry takie, no, które nie są popularne, trafiają, znaczy no, ogólnie gry indie nie są zbytnio no właśnie popularne, nie są to jakby to się nazywa AAA od tych wielkich kompanii. No jednakże zastanawiam właśnie, czy to są takie bardziej znane szerszemu gronu graczy, czy tylko właśnie tacy no, typowi progamerzy się tym zajmują. Myślę, że one że mają swoich gorących odbiorców. Czasami niektóre te gry nawet po prostu wchodzą na
tysięcy recenzji. One są na Steamie dostępne jeszcze. Tak, wszystkie są, oprócz dwóch mobilnych, wszystkie są dostępne na Steamie, bo głównie na takich się koncentrowałam właśnie ze względu na ich dostępność i na to, że najwięcej jest gier indie na Steamie po prostu przez to, że właściwie każdy niemal może udostępnić tam swoją grę tak naprawdę. Znaczy już teraz więc są większe obostrzenia, ale łatwo tam sprzedać swoje dzieło. I mają właśnie czasami niektóre po kilka tysięcy recenzji i nawet czasami, kiedy gra jest bardzo, bardzo słaba, bo z tych wszystkich gier przyjemność czerpiam tylko z gier na logi, to mają pozytywne recenzje ze względu właśnie na ten ich charakter, że na przykład w grze It's Winter jest komentarz, że wspaniała gra, jedyne co jej brakuje, to żeby można było palić niedopałki porzucone na klatce schodowej. Rozumiem, bardzo, bardzo w takim razie przyjemna gra. Teraz mam pytanie do pani Dominiki. Pozwolę sobie przeczytać. W jakich sytuacjach w książce Ania z Zielonego Wzgórza główna bohaterka mogła czuć się niesprawiedliwie potraktowana i kiedy pokazała, jakie zasady moralne w tym kontekście są dla niej istotne, jakimi zasadami sprawiedliwości i w jakich sytuacjach tytułowa Ania się kieruje? Dużo pytań. Dobrze, pozwolę sobie jakoś rozdzielić. Więc tak, no, ja przytoczyłam w moim właśnie wystąpieniu takie przykładowe sytuacje, kiedy no, ona tutaj została źle potraktowana przez zachowanie Gilberta, który później stał się jej mężem, czy też, znaczy w ogóle było bardzo dużo sytuacji, w których ona była krytykowana poprzez swoją taką niepohamowanie w mówieniu. Na przykład tam była taka sytuacja z panią Lindę, która właśnie powiedziała jej, że jest rudowłosą, brzydką dziewczynką i ona powiedziała, że pani Linda wygląda jak krowa z kolei. Więc to były takiego typu sytuacje. Po prostu Ania z Zielonego Wzgórza była bardzo szczerą dziewczynką. I to głównie na tym polegało. Mógłby pan przytoczyć mi to drugie pytanie, bo ja już nic nie pamiętam. Tak, jeszcze raz. To było właśnie pytanie o sytuację, w jakich mogła czuć się niesprawiedliwie. Kiedy pokazała, jakie zasady moralne w tym kontekście są dla niej istotne? Jakimi zasadami sprawiedliwości, w jakich sytuacjach się w nich kierowała? Tak brzmi dokładnie. No więc ona przede wszystkim nie ustępowała i próbowała zawsze pokazywać tą taką sprawiedliwość, która no, powinna być w takim idealnym państwie, to znaczy dzieci też powinny mieć swoje prawa, tak, i powinny być równo traktowane, a Ania Zielonego Wzgórza właśnie żyła w takim momencie, w którym no niestety, ale wszyscy musieli się podporządkować takim ogólnoprzyjętym zasadom, więc no, ja chciałam tutaj pokazać taką istotę jeszcze bycia ciągle dzieckiem, może trochę w nawiązaniu do święta 1 czerwca, ale tego, że czasami właśnie stosowanie takich cech Ani Zielonego Wzgórza może nam pomóc w ujęciu właśnie tej istoty sprawiedliwości, co też właśnie chciałam pokazać na tle historycznym i to, jak ta sprawiedliwość się kształtowała i do czego tak naprawdę ona ma odniesienie. No bo jak często pokazują współczesne problemy, a nie tylko polityczne, ale też prawne czy społeczno-prawne, no to brakuje tej sprawiedliwości właśnie takich fundamentalnych płaszczyznach. Dziękuję. Mam jeszcze jedno pytanie do pani w tym kontekście. Pytanie brzmi, czy można porównać postawy Grety Thunberg do Ani z Zielonego Wzgórza jako archetypu nastolatki, która jest jedynym ratunkiem dla świata, sumieniem i drogowskazem? Bardzo dziękuję za to pytanie, bardzo ciekawe. Tak, przyznam szczerze, że zastanawiałam się kiedyś nad tym wątkiem. Wydaje mi się, że można, bo wydaje mi się, że ja życzę, żeby każda dziewczyna gdzieś tam w pewnym momencie swojego życia była trochę Anią Zielonego Wzgórza. I myślę, że zwłaszcza ta dziewczynka, która